Dzień dobry, moi drodzy, witam Was dzisiaj w nowym odcinku. No i niestety nie będzie to jakiś super pozytywny odcinek, ale poczułam taką potrzebę, żeby to nagrać właśnie na YouTube, żeby wszystko wyjaśnić i żeby to, że tak powiem, zostało w razie, gdyby ktoś jeszcze kiedyś miał jakieś wątpliwości. Jak wiecie lub nie, bo niektórzy na pewno wiedzą, niestety, ale musiałam pożegnać się ze swoją Fantą, ze swoją Toyotą, z którą przejechałyśmy razem około 37 tysięcy kilometrów w 2 lata. Zjeździłam nią dosłownie, można powiedzieć, najważniejsze miejsca, w których byłam. Miałam z nią bardzo dużo fantastycznych wspomnień. Powstał też super film z odbioru samochodu, do którego link zostaje Wam w opisie. Ale nadarzyła się taka sytuacja, która zmieniła dosłownie wszystko i obecnie nie ma Fanty. No a co się właściwie stało? Ostatnio miałam wypadek, a tak właściwie to kolizję. Zaraz o wszystkim Wam opowiem, wszystko Wam wyjaśnię. Napisałam sobie w punktach, jak chcę po kolei się do tego odnieść. To jest bardzo ważny film, bo powstało dużo niewłaściwych informacji, więc stwierdziłam, że chcę to wyjaśnić i sprostować jako jedyne wiarygodne źródło, które było tego świadkiem. Także weźcie sobie kawkę, herbatkę, coś do schrupania, bo to może chwilę potrwać. Zostawcie łapkę w górę na pozytywną energię, możecie zasubskrybować mój kanał. No i lecimy z odcinkiem. Na samym początku odniosę się do rzetelnego dziennikarstwa, dzięki któremu powstały 2 różne wydarzenia, 2 różne informacje, jak do tego doszło. A więc przedstawię Wam te 2 wydarzenia, które zostały zasugerowane. Później też opowiem Wam, jak było faktycznie, bo żadne z tych artykułów dziennikarskich nie są zgodne z prawdą. Pierwszy punkt widzenia był taki, że był to wypadek 3 pojazdów. Moja Fanta, Multicar i ciężarówka. Tak w ogóle to w tytule było napisane TIR, to od razu może podpowiem tym dziennikarzom, że nie pisze się TIR, tylko właśnie ciężarówka. To jest już taka pierwsza uwaga, to nie jest żadna uszczypliwość, to po prostu taka rada na przyszłość. Więc nie, tak to nie wyglądało. Nie było, że tak powiem, wypadku 3 pojazdów, tak jak napisali, tylko 2. Drugie źródło podało, że wjechałam w ciężarówkę. Dosłownie było to napisane, że próbowałam uniknąć zderzenia z multikarem i wjechałam w ciężarówkę. To zabrzmiało tak, jakbym chciała uniknąć właśnie zderzenia tego, co jechało, więc stwierdziłam, że lepszą opcją będzie wjazd w ciężarówkę. Dosłownie tak to było napisane, co również nie jest prawdą. Zanim odniosę się jeszcze do tego, żeby przedstawić Wam, jak to dokładnie wyglądało, to zahaczę tutaj o jeszcze taki mały wątek właśnie odnośnie mediów. Nie będę odnosić się tutaj do konkretnych komentarzy, które pisali jacyś tam ludzie, bo to są totalne bzdury. Szkoda na to czasu, szkoda na to filmu, więc powiem tak dość ogólnie do wszystkich, którzy sieją zamęt, zniszczenie i jakieś głupie informacje. Dostałam takie absurdalne informacje na temat tego całego wydarzenia. Takie informacje nawet dotarły do policji i nawet policjanci byli zdziwieni, zaszokowani tą głupotą ludzką dosłownie. No i absolutnie im się nie dziwię. Zastanawiam się po prostu, jak bardzo trzeba być niewychowanym i jak bardzo mało trzeba mieć w głowie, żeby w obliczu takiej tragedii, jakim jest wypadek, stłuczka, kolizja, po prostu gdzieś, gdzie człowiekowi dzieje się krzywda, pisać taki shit w internecie. Ja po prostu na miejscu tych ludzi bardzo bym się bała karmy, w ogóle wypisując, żartując z takich rzeczy. No i tak na podsumowanie powiem, mam nadzieję, że te osoby, które pisały te głupie, tak łagodnie mówiąc, komentarze, nie wpadną na wspaniały pomysł, jakim jest na przykład rozmnażanie się i przekazywanie tych toksycznych emocji we krwi dalej, dalszym pokoleniom. A teraz już przejdźmy do tego, jak to tak naprawdę wyglądało, bo wierzę, że jest tutaj dużo osób, które obserwują mnie, bo mnie po prostu lubią, więc śledzą mnie też, jakim samochodem jeździłam, jak to wyglądało, więc mogą po prostu być pytania, co się stało z Fantą i tak dalej, więc tutaj takie wyjaśnienie, żeby po prostu te osoby też wiedziały, co się stało, jak to wyglądało, czy komuś coś się stało.
No i tak, także lecimy. Do kolizji doszło w miejscu, gdzie znajduje się kolejka ciężarówek na granicę. Ta kolejka jest w ogóle już od bardzo długiego czasu tak naprawdę. Bardzo ona utrudnia ruch samochodom, jest bardzo niebezpieczna. Nie mam na myśli tylko tego, że te ciężarówki tam stoją i blokują jeden pas, a czasem dwa, a czasem trzy. Tylko też mam na myśli to, że po prostu często wychodzi tam dużo kierowców ciężarówek właśnie z nich bez kamizelek odblaskowych, na przykład wieczorem, tym samym narażając się po prostu na to, żeby ich potrącić albo nawet zabić. Niebezpieczna jest tam jazda, także może też Wam dam tutaj takie nagranie, jak to mniej więcej wygląda, ale... Patrz, oni stoją tak. I on stał jeszcze tutaj, jeden bliżej. I ja się wysunęłam tutaj, wiesz, żeby wyjechać, zobaczyć, czy coś tam jedzie i nic nie było widać. Tak jak o ten jechał, o tak. Dobrze, ciężarówka nie jechała. Po prawej stronie, akurat właśnie w stronę granicy, ciągnie się kolejka ciężarówek, które stoją, nieważne czy to jest pas rozjezdny, czy zjazdowy, czy to w ogóle cokolwiek to jest ulica, most, jakby... czy zwężenie drogi, one po prostu stoją w tej kolejce, tak jak właśnie mówię, w tym momencie akurat blokując pas rozjazdowy i zjazdowy. Ja akurat ze stacji chciałam wyjechać w lewą stronę, no po prostu po mojej stronie również stały ciężarówki, które blokowały mi wyjazd, nie byłam w stanie nic zobaczyć, zbliżyłam się trochę do wyjazdu, ale jakbym bezpiecznej odległości nie zachowała i tak nie byłam w stanie zobaczyć, czy coś nadjeżdża z lewej strony, żeby móc wyjechać. Jest to totalny brak organizacji ruchu i nie był to pierwszy wypadek, pierwsza kolizja, która się tam zdarzyła, no i myślę, że nie ostatnia, bo jak na razie nikt nie wyciągnął z tego wniosków, ciężarówki jak stały, tak stoją, może jak ktoś zginie, to coś z tym zrobią, nie wiem. Tak jak mówiłam, zbliżyłam się możliwie blisko, żeby wychylić się, czy coś nadjeżdża z tej lewej strony, ale nic nie widziałam po prostu. No i ta kierowca z tej ciężarówki, który stał obok, zaczął mi pokazywać, czy mogę wyjechać, bo on po prostu w swoim lusterku widział, czy coś tam nadjeżdża. No i najpierw pokazał mi stój, bo jadą samochody, więc ja stałam i faktycznie jechał jakiś tam sznur samochodów. Później zmienił gest i pokazał mi tak rękoma, więc ja stwierdziłam, że jest odległość. Zbliżyłam się chwilkę, było pusto, więc wyjechałam. No i stało się, wjechał we mnie multicar, coś takiego. No i takim sposobem ten multicar przesunął mnie na ciężarówkę po prawej stronie, dlatego tak wylądowałam i tak to wyglądało. Nie próbowałam uniknąć tego zdarzenia, po prostu zostałam tam zepchnięta na tą ciężarówkę. Swoją drogą kierowcą ciężarówki był Rosjanin, a jeszcze tak stałyśmy z mamą, bo ja właśnie byłam z mamą w samochodzie. Stałyśmy z mamą i tak zażartowałam, a może ruskiemu to nie ufajmy, wiecie o co chodzi, nie? Taka anegdotka odnośnie tego, co się teraz dzieje. No ale zaśmiałam się, zaufałam i wyjechałam, no i tak się to skończyło. Nie było innej możliwości po prostu, żeby zobaczyć. Chyba musiałabym wysiąść z samochodu, wychylić się i zobaczyć, czy coś jedzie, ale wtedy pewnie by mnie coś potrąciło, nie? Także no wina raczej nie należy do mnie, tylko do kogoś, kto tym ruchem powinien tam kierować, powinien tego pilnować, do organizacji ruchu, przez co jest tak niebezpiecznie. Już dawno powinni się tym zająć, patrząc na to, ile tam rzeczy się już niedobrych stało. Teraz, jeżeli chodzi o mnie i o mamę, czy coś się stało, no to jeżeli chodzi o mnie, to mam wybitego palca, na szczęście tyle. Tylko, także bardzo się z tego cieszę. Następnego dnia bolało mnie jeszcze trochę żebro i plecy, ale dzisiaj na trzeci dzień jest już wszystko ok i został mi tylko ten spuchnięty palec. Jeżeli chodzi o moją mamę, to ma guza na czole, nie wiem w co się uderzyła, czy poduszka ją po prostu tak uderzyła, że ma takiego guza, no bolała ją trochę głowa, ale jak na razie to wszystko, nic poważniejszego, także stało się tak naprawdę najlepsze, co się mogło stać, jeżeli chodzi o tą całą sytuację. Ja bardzo dziękuję za to, jak ta sytuacja się skończyła. Fanta poradziła sobie świetnie. Jeżeli wyjechałabym kawałek dalej albo jechałaby z lewej strony ciężarówka, to mogłabym zginąć albo skończyć na wózku, także no bądźmy wdzięczni, że skończyło się tylko tak. A Fanta, no cóż, no tego się nie wyklepie. Tego się nie wyklepie, moi drodzy, jeżeli się wyklepie, to samochód na pewno nie będzie w 100% zdatny do jazdy, bezpieczny, więc no niestety musimy się na razie pożegnać z Fantą. Jest mi bardzo przykro, wiadomo, szkoda, wszystko było tam robione pode mnie, malowane zaciski, był założony subwoofer, kamerka, wszystko było pomarańczowe. No ale jeszcze z takich plusów, no to na przykład jest to, że nie miałam paliwa, w sensie miałam paliwa tam chyba na 80 km, czy nawet mniej, miałam dopiero później zatankować, więc nie było tak, że wlałam na przykład za 140 zł paliwa i jeszcze to paliwo
będzie papa. Także taki jeszcze jest plus. Trzeba w takich sytuacjach właśnie szukać plusów. No i dla tych osób, które tak pisały, że strefa zgniotu jest za samochodem, no to teraz macie zdziwienie, bo nie jest. Samochód jest bardzo bezpieczny, jak widzicie. I jeszcze co chciałabym powiedzieć, bo ja w samochodzie miałam kamerkę zamontowaną, tylko nie wiem, czy ona zarejestrowała to wszystko, czy była włączona, bo ja wcześniej nie jeździłam swoim samochodem, więc miałam rozłączony telefon i wszystko. Ale jeżeli tak i to się nagrało, to na pewno Wam to pokażę na Insta, także obserwujcie mnie tutaj. No i słuchajcie, no taka sytuacja miała miejsce. Tak wyglądała prawda. Także mam nadzieję, że wszystko jasne. Jestem wdzięczna za to, jak to się skończyło. Znalazłam tej sytuacji plusy, także lecimy dalej, lecimy do przodu. Także ja przysyłam Wam pozytywną energię i nie poddajemy się. Musi być dobrze, pokazuję Wam tym palcem. Musi być dobrze. Do zobaczenia niedługo w nowym filmiku.